Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Kałużny, jestem posłem Solidarnej Polski obecnej kadencji i mam zaszczyt z Państwem poprowadzić ten kolejny panel. Myślę, że najlepszy taki na deser, na samym końcu, ale na końcu podobno jest zawsze najlepsze. I witam bardzo serdecznie panią Agnieszkę Marianowicz-Szczygieł, psycholog, dziennikarz, doradcę chrześcijańskiego, wiceprezes Instytutu Ona i On, którego misją jest szerzenie rzetelnej wiedzy naukowej oraz wsparcie rozwoju indywidualnego rodzin i społeczeństwa. Witam bardzo serdecznie. Witam księdza profesora Pawła Bortkiewicza, polskiego duchownego katolickiego, profesora nauk teologicznych, specjalizującego się w zakresie teologii moralnej, publicystę Radia Maryja i Telewizji Trwam. Witam bardzo serdecznie. Witam pana Grzegorza Strzemeckiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych, ojca siedmiorga dzieci, autora książki Gender, ideologia państwowa Rzeczpospolitej oraz przedstawiciela obywatelskiej inicjatywy rodzin. Jest z nami również pan dr Piotr Bernatowicz. Witam bardzo serdecznie, historyk i krytyk sztuki. Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Szanowni Państwo, porozmawialiśmy dzisiaj tutaj sobie od rana o wojnie kulturowej, o ideologii gender, jakby z różnych perspektyw, z różnych spojrzeń, z perspektywy też polityki, z perspektywy dziennikarzy, państwa. My sobie tutaj porozmawiamy o gender jako o projekcie nowego człowieka i myślę sobie, że może zacznijmy od tego, żeby zbytnio tutaj nie czaić się gdzieś za rogiem w tej tematyce, tylko przejść do sedna. Ja chciałbym, żebyście Państwo spróbowali porównać koncepcję nowego człowieka w ideologii gender z koncepcją nowego człowieka, którą każdy z nas ją zna, bo ona jest wpisana w nas już od czasów stworzenia. Stwórca wpisał tą koncepcję prawdziwego nowego człowieka. Czy ktoś oczywiście zdaje sobie sprawę z tej koncepcji, czy nie, to już jest druga sprawa, ale ta koncepcja oparta na prawdzie, która jest w nas, jest w każdym człowieku. I chciałbym właśnie, żebyśmy porównali koncepcję nowego człowieka w wierze chrześcijańskiej z koncepcją nowego człowieka w ideologii gender. I poproszę może jako pierwszego tutaj księdza profesora Bortkiewicza. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tej konferencji. Dziękuję też za zaproszenie do tego głosu. Rzeczywiście, tak jak pan poseł mówi, można i trzeba porównywać niewątpliwie te dwie koncepcje. Z jednej strony otrzymujemy koncepcję człowieka homo dei, imago dei, która wyrasta z prawdy biblijnej, z prawdy o stworzeniu człowieka przez Boga, po grzechu odkupionego przez Chrystusa i uwznioślonego w tym dziele stworzenia. A z drugiej strony otrzymujemy projekt, który jest pewną kontynuacją też elementu biblijnego, bo już w Biblii w momencie pierwszego kuszenia i pierwszego grzechu pojawiają się te słowa: będziecie jak Bóg. A więc od początku człowiek zostaje poddany pewnej próbie, mówiąc najprościej, odrzucenia tego projektu, który jest autorstwa Boga, i przyjęcia innego, antyboskiego projektu. I warto zauważyć, że ten projekt kreowania nowego człowieka, on jest projektem bardzo głęboko obecnym w kulturze, poczynając od czasów głęboko średniowiecznych, od czasów, powiedzmy, mitu o Golemie, od czasu homonuklusa w Faustie Goethego, aż po Frankensteina i całe projekty transhumanizmu. Ale wydaje mi się, że gender, które jest w moim głębokim przekonaniu w dużej mierze pokłosiem koncepcji marksistowskiej, że gender zyskało pewną szczególną moc kreacji człowieka w sposób o wiele prostszy niż to właśnie przewidywały te inne, transhumanistyczne, że tak powiem, koncepcje. Bo tamte zakładały jakąś nadzwyczajną moc, nadzwyczajne zdarzenie, które, powiedzmy, polegało na przekształceniu człowieka. Natomiast gender jest pewnym projektem, jak wspomniałem, neomarksistowskim. I chciałbym przypomnieć, że w marksizmie jedną z naczelnych idei, która się pojawiła u fundamentów tej koncepcji, jest program wyzwolenia człowieka z alienacji. Alienacji oczywiście społeczno-ekonomicznej, ale ta alienacja, zdaniem marksizmu, jest petryfikowana przez religię i przez Boga. I zatem głównym źródłem, głównym celem, powiedzmy, marksizmu jest wyzwolenie człowieka od Boga. Skoro Bóg zostaje odrzucony, więc też atrybuty boskie zostają przypisane człowiekowi.
I pierwszym z podstawowym tym atrybutem jest atrybut stworzenia, stwórcy. Zamiast Boga stwórcy pojawiają się te projekty marksistowskie w rodzaju człowiek tworzy sam siebie, człowiek stwarza sam siebie, człowiek jest autokreatorem. Ale to ma oczywiście też swoje określone koncepcje, bo odrzucenie Boga stwórcy powoduje, że odrzucamy też obiektywną naturę ludzką stworzoną przez Boga, wraz z nią odrzucamy prawo naturalne, odrzucamy też prawdę. Odrzucamy też prawdę dotyczącą ludzkiego istnienia, ludzkich relacji społecznych i tak dalej. I to ma oczywiście wszystko swoje konsekwencje. W przypadku gender, powiedziałbym, że gender przejmuje taką pewną matrycę marksistowską, no właśnie w tym sensie, że rozpoczyna także od wyzwolenia już nie od alienacji społeczno-ekonomicznej, ale od wyzwolenia od reżimu prawdy, od dyktatury prawdy, od tego, co jest właśnie opresyjną koncepcją małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. To oznacza wyzwolenie od natury człowieka, to oznacza ostatecznie wyzwolenie od Boga. I chciałbym zwrócić bardzo mocną uwagę, niezależnie powiedzmy tutaj od ewentualnej krytyki, z którą się gotów jestem liczyć i liczę się, że sednem zarówno marksizmu, jak i genderyzmu jest radykalny antyteizm. To jest odrzucenie Boga z całą konsekwencją i powagą tego odrzucenia. Odrzucenie Boga stwórcy z wszystkimi tego konsekwencjami, a więc odrzucenie Boga wraz z nim, odrzucenie natury ludzkiej, odrzucenie prawdy o człowieku. I skoro tak, to w gender, no właśnie człowiek nie jest stworzony mężczyzną i kobietą, bo nie ma stwórcy, nie ma prawdy stworzenia. Stwarza człowieka, no właśnie sytuacja społeczna, kulturowa, człowiek niejako stwarza sam siebie. I produkt, który powstaje w efekcie tego działania stwórczego, nazwijmy go homogender, jest antyteistyczny, ale zarazem parodiujący religię. Bo tak jak w przypadku Homo Sovieticus i w całym przypadku klasycznego marksizmu, mieliśmy do czynienia z odrzuceniem Boga, ale mieliśmy jednocześnie do czynienia z parodiowaniem religii. Zauważmy, że gender ma swoje niepodważalne dogmaty. No właśnie podstawowym z nich jest to, że płeć jest efektem stosunków społeczno-kulturowych, czy efektem procesów kulturowych i procesów społecznych. Gender ma swoją liturgię, gender ma nawet swoich męczenników. Tutaj pozwolę sobie na taką drobną dygresję. No w ostatnich dniach miałem gdzieś taki moment, powiedziałbym raczej depresyjny chyba, w którym podjąłem się dyskusji na Facebooku z jakimś zwolennikiem genderu, który dowodził mi, że dyskutowaliśmy wokół tych słynnych tablic strefy Wornej od LGBT i pan, który właśnie gdzieś tam popełnił jakiś wpis na Facebooku, bronił tych tablic fikcyjnych, urojonych oczywiście, ale bronił ich na tej zasadzie, że rzeczywiście istnieją przypadki dyskryminacji. Zapytałem go o te przypadki dyskryminacji i pan mi polecił, żeby wpisać sobie w Google hasło powiedzmy pobij geja czy jakieś podobne tego typu hasło. Postąpiłem zgodnie z tą instrukcją i Google wyrzucił mi jako pierwszy akt takiego właśnie dyskryminacyjnego, agresywnego zachowania pobicie fryzjera w Warszawie, znanego w środowisku gejowskim, który to fryzjer nakręcił sam i zamieścił na profilu społecznościowym ten akt swojego pobicia. No nie wiem, czy ja dokładnie wyrażam tutaj absurd tej sytuacji, no bo prosiłem tego pana, żeby podał mi jakiś analogiczny przykład prześladowanego chrześcijanina, który jest w stanie nakręcić akt agresji, powiedzmy w Syrii na przykład, czy jakikolwiek inny akt agresji realnie zastosowany i zamieścić go jeszcze na Facebooku. Więc jeżeli mamy takich męczenników, no to szapoba ze strony, jeżeli mamy takich męczenników po stronie gender, no to szapoba. Ale chcę zwrócić uwagę, że oni sobie tworzą właśnie parodię religii. To jest powiedzmy też element pokrewny, będący konsekwencją tego, że wyrzucamy Boga, ale zastępujemy Boga jakąś karykaturą Boga i parareligią, parafrazą czy parodią raczej religii. I wreszcie ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Akt stworzenia. Wiem, że znowu to może dla osób o przekonaniach agnostycznych zabrzmieć trochę
prowokacyjnie, ale akt stworzenia jest aktem głęboko racjonalnym, bo cała wiara jest głęboko racjonalna. Natomiast gender, odrzucając właśnie akt stworzenia, odrzucając Boga, prawdę, naturę o człowieku, odrzuca jednocześnie racjonalność. Myśmy mieli tutaj dzisiaj w czasie naszych spotkań szereg przykładów tego, jak konstruowane są wykłady, studia genderowe i tak dalej. Ja chciałbym tutaj przywołać przykład, który chyba nie był przywoływany, ale myślę, że warto go przytoczyć. Mianowicie przed kilku laty, w 2017 roku, w International Journal of Sexual Health pojawił się artykuł prezentujący badania czworga seksuologów z University of Virgin School of Medicine, którzy sugerowali, którzy zapisali wprost, że pewne problemy płciowe w zakresie transseksualizmu mogą pochodzić stąd, że chłopcy odczuwają swoje bycie dziewczynkami na tej i odwrotnie, dziewczynki odczuwają bycie chłopcami, czyli odczuwają problemy transseksualizmu, co wynika z tego, że po prostu przeżywają swoją płeć w poprzednim wcieleniu. Przeżywają swoją płeć w poprzednim wcieleniu, a więc przeżywają ją na zasadzie jakiejś reinkarnacji po prostu. Proszę Państwa, mówię o poglądach związanych z wyjaśnianiem transseksualizmu przez zwolenników teorii gender, publikowanych w czasopiśmie International Journal of Sexual Health, który posiada swój impact factor bardzo wysoki i tyle może na ten temat. Krótko rzecz ujmując, projekt Homo Dei, projekt Imago Dei, który jest stworzony przez Biblię, przez tradycję judeochrześcijańską, zostaje odrzucony przez marksistowski i neomarksistowski projekt nowego człowieka, Homo Sovieticus i Homo Gender, które to projekty, odrzucając Boga, odrzucając jednocześnie naturę ludzką, prawdę o człowieku, odrzucają także w konsekwencji rozum i racjonalność. I dowodów na ten temat można by było tutaj mówić bardzo wiele, ale byłby to już temat na osobny panel. Dziękuję bardzo księdzu profesorowi. Może dalej w tym wątku bym poprosił panią Agnieszkę Marianowicz Szczygieł, bo jak wiemy, i to też tutaj zabrzmiało w tej wypowiedzi, że tak naprawdę ten projekt nowego człowieka jest oparty na kłamstwie o człowieku, prawda? Więc najlepiej kłamstwo zestawiać z prawdą. Wówczas widać, że to jest kłamstwo, chociaż to jest kłamstwo bardzo inteligentne i zakamuflowane, prawda? Ja może najpierw wyjaśnię pojęcie gender. Przepraszam, bo wszyscy go używamy, ale myślę, że jest problem z jego znaczeniem. Bo to słowo ma tak naprawdę 5 znaczeń, znaczy ja znam co najmniej 5, tak? To jest rodzaj gramatyczny, to jest pewna wiedza o różnicach, to jest pewne studia o różnicach płciowym w spojrzeniu na kulturę, czyli gender studies, ale to są także role płciowe, to jest także tożsamość psychiczna, no i oczywiście ideologia, tak? Więc jest 5. I w sensie etymologicznym to słowo odnosi się do płciowości, nie do seksualności. Na to zwracam uwagę. I wiem, że po naszej stronie, jakby naszej, mówię, konserwatywnej, są często zamiennie używane te pojęcia, to znaczy ideologia LGBT i ideologia gender. Natomiast w sensie etymologicznym gender odnosi się tylko do płciowości. To jest jedna zasadnicza rzecz. Czy mamy do czynienia z projektem nowego człowieka? I ja się zderzam bardzo często, i myślę, że też Państwo tutaj w przestrzeni publicznej z kwestią tego, że część ludzi myśli sobie, no ale jaka ideologia? O co tu w ogóle chodzi? Wy trochę krzyczycie, właściwie robicie jakiś szum, ale o co to wszystko, tak? Czy coś się złego dzieje? I ja przygotowałam dla Państwa kilka slajdów, jeśli mogę uruchomić tą prezentację, żeby, poproszę dalej, żeby zaprezentować Państwu pewne dowody. Tu jest slajd, który prezentuje właśnie taką wielowarstwową budowę płci w znaczeniu biologicznym. I tylko dwie części, czyli płeć społeczno-kulturową, czyli role płciowe tak naprawdę, i płeć psychiczną, czyli tożsamość, w tym nowym ujęciu, tak, które jest tutaj propagowane, traktuje się jako całą płeć, tak, czyli pomija się tak naprawdę płeć genetyczną, hormonalną, fenotypową, gonadalną, genitalną
i mówi się, że tylko te dwie warstwy, czyli okienko i daszek z tego domku, to jest cała płeć. Więc ideologia tak naprawdę jest zawarta w samym już pojęciu. Nie trzeba więcej dowodów, w samym pojęciu. Poproszę dalej. To jest slajd o 235 orientacjach seksualnych i płciowych. Źródło macie Państwo podane na naszej stronie Instytutu Ona i On. Ten slajd obrazuje kilka rzeczy. Po pierwsze, że tak naprawdę te orientacje są skrajnie subiektywne. Tak? Czyli odrywamy się od obiektywnego spojrzenia na płciowość. Jesteś tym, za kogo się określasz, tak? Za kogo się uważasz. Oczywiście z warunku subiektywności płynie taki skutek, że tych wariantów jest nieskończenie wiele. Tak? Jest nieskończenie wiele i tutaj jest to zaprezentowane. Ja w swojej pracy Utopia tęczowej rewolucji, którą Państwo bezpłatnie możecie ściągnąć ze strony tęczowautopia.pl, wydawcą tej broszury jest Centrum Życia i Rodziny. Mówiłam o 150 orientacjach, a ta praca została wydana w tym roku. Okazało się, że postęp jest tak szybki. Znalazłam w międzyczasie taką stronę, gdzie jest już 235 orientacji. Więc jest to no, groźne, tak? Bo Państwo sobie, myślę, że mało kto sobie zdaje sprawę. U nas w Polsce się toczy tak naprawdę dyskusja na temat homoseksualizmu, transseksualizmu, a tak naprawdę ten postęp nigdy się nie kończy. Na Zachodzie w tej chwili na topie, że tak powiem, jest poliamoria, czyli wielozwiązki. Tak? Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne na swojej oficjalnej stronie mówi, że promuje wiedzę na temat poliamorii, na temat seksualnej anarchii, relacyjnej anarchii, tak? Swingowania, czyli wymieniania się partnerami. Są podręczniki dla terapeutów poliamorii. Oprócz tego jeszcze, nie wiem, na przykład na paradzie dumy, bo już nie równości, tylko dumy w Bostonie, paradują osoby sadomasochistyczne, tak? To jest tam na topie. Oczywiście się podłącza gdzieś tam pedofilia, zoofilia. To się nigdy nie kończy. To jest oparte na tym samym schemacie, który bardzo zwodniczej orientacji, która jest w samej swojej definicji subiektywna. I tak naprawdę do tej samej definicji można tu podłączyć pedofilię czy zoofilię. Ona świetnie pasuje. Już nie chcę tu Państwu jakby wchodzić w taką dyskusję naukową, bo ja się specjalizuję w takich kwestiach badań naukowych. Ale no, mogę się jakby, mam materiał, żeby porównać to. Więc poproszę dalej. Tutaj jest slajd troszeczkę z innego obszaru. Potem połączę te slajdy w całość. To jest dokument, który tam jest strzałka, znajduje się na rządowej USAID, z takiej organizacji, która się zajmuje pomocą międzynarodową. I to jest memorandum, raport Kissingera, który dotyczy kwestii zarządzania demografią z 1974 roku. Poproszę dalej. I na stronie 79-80 tego memorandum znajduje się 6 punktów realizacji takiej agendy demograficznej. Wypisano, znaleziono pewne korelacje między czynnikami, które obniżają w sposób naturalny poziom dzietności. Poproszę dalej. I tutaj przetłumaczyłam dla Państwa te punkty. To jest zapewnienie minimalnego poziomu edukacji, szczególnie dla kobiet, redukcja śmiertelności dzieci i niemowląt, ekspansja w zakresie równości płac dla kobiet, program emerytalny jako alternatywa dla dzieci utrzymujących rodziców, strategie rozwoju likwidujące ubóstwo, szczególnie na obszarach wiejskich i uwaga, ten punkt szósty moim zdaniem jest najważniejszy, koncentracja na edukacji i indoktrynacji wchodzącego pokolenia dzieci odnosząca się do mniejszego rozmiaru rodziny. To jest definicja edukacji seksualnej, która obecnie jest wdrażana przez wiele krajów w Europie, ale również jest w agendzie UNESCO. Bardzo dziękuję panu Adamowi Chmielowskiego z odpowiedzialnego Gdańska, który mnie naprowadził na ten dokument tak przy okazji. Poproszę dalej. Na tej samej stronie tej samej organizacji jest, tu Państwo widzicie, realizacja, wykonanie współcześnie tego właściwie planu, tak można powiedzieć, bo są programy tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego i planowania rodziny, które w dużej mierze się wprowadzają do kwestii antykoncepcji i aborcji. To jest tutaj często nazywana, nie wiem czy tutaj, nie pamiętam, ale tak zwaną bezpieczną aborcją. Poproszę dalej. I ta sama instytucja, dokument z 2007 roku, tam na dole, ja nie widzę tutaj dokładnie, ile tam jest, nie pamiętam tego, proszę mi wybaczyć, tam jest chyba około 80
milionów dolarów. Na tyle wyceniono roczny koszt zapewnienia środków antykoncepcyjnych dla różnych kontynentów w ramach tej organizacji. Poproszę dalej. Tutaj jest już organizacja umów PATAK z agenda ONZ i odwoływanie się do pewnego hasła, które się przewija w wielu organizacjach, czyli tak zwany unmet need for family planning, czyli niezaspokojone potrzeby na środki antykoncepcyjne. I w tym dokumencie, proszę Państwa, na pomiędzy rokiem 2020 a 2030 oszacowano koszt zapewnienia tych środków na, uwaga, też 68,5 miliarda dolarów. Poproszę dalej. To jest organizacja Rutgers, organizacja holenderska, która również zajmuje się regulacją demografii, oprócz tego tak zwanym właśnie również zdrowiem reprodukcyjnym, tak zwaną kompleksową czy wszechstronną edukacją seksualną. I tutaj znowu mamy takie hasło, tak, że mniejsze rodziny są korzystne tak, dla kobiet, dla mężczyzn. Tak. Więc są te praktyki właściwie depopulacyjne, ja je tak określam. Poproszę dalej. Tutaj macie Państwo infografikę z całego zbioru infografii, które są dostępne na stronie Instytutu ONA i ON. To są zasoby, do których korzystania Państwa zachęcam. Pod spodem są zawsze źródła, tutaj nie mogłam ich zmieścić. Natomiast to jest prognoza, która się ukazała bodajże w tym roku w magazynie Lancet. I macie Państwo dwa warianty populacji, rozwoju populacji świata. Obecnie w 2017 roku mam populacji świata 7 miliardów, natomiast w 2100 ona albo wzrośnie do 8 miliardów, albo zmaleje do 6 miliardów pod warunkiem, ważne są bardzo te warunki, zrealizowania edukacji, w tym seksualnej, tej, która jest propagowana przez ONZ i wzrostu użycia środków antykoncepcyjnych. I tutaj zwracam się od razu apel do Państwa posłów, ponieważ pracując nad filmem dokumentalnym na temat edukacji seksualnej, to nic takiego. I widząc, że edukacja seksualna znajduje się w celach zrównoważonego rozwoju, nie byliśmy w stanie dotrzeć do sprawdzić, czy Polska, ponieważ niektóre elementy są dobrowolne, jeśli chodzi o akceptację przez państwa, nie byliśmy w stanie dotrzeć do informacji, czy Polska podpisała realizację tak zwanego wskaźnika 4.7.2, który obejmuje przymusową realizację tak zwanej kompleksowej edukacji seksualnej, takiej w dużej mierze permisywnej. Tak? I dalej mamy z tego samego źródła prognozę ludności dla Polski. Tutaj też te kwestie demograficzne się już pojawiały. Ponieważ moim zdaniem demografia jest kluczowym obszarem kryzysowym tej rewolucji seksualnej. Tak jak rewolucja październikowa, tam kluczową płaszczyzną, obszarem kryzysu była ekonomia, groziła zapaść ekonomii, tak w tej rewolucji grozi nam zapaść demograficzna. Na 2050 rok to jest akurat prognoza GUS. W wariancie optymistycznym będzie 33 miliony, jeśli dobrze pamiętam, to pesymistyczny 24 miliony. Natomiast w 2100 roku, tak przewiduje Lancet, będzie nas albo 15, albo 13 milionów. 1/3 właściwie obecnego stanu. Proszę Państwa, Polska ginie. I znowu oczywiście są te dwa punkty. Tutaj już szybciutko, tutaj macie Państwo dwa slajdy, dwa właściwie print screeny. Jeden to są sponsorzy organizacji Gilson, która się zajmuje kwestiami LGBT w edukacji w USA. Macie tutaj Państwo, proszę sprawdzić, olbrzymie tak naprawdę konsorcja. Jest Gucci, jest McDonald's, jest HBO, jest Delta, jest Pfizer, tak, Goldman Sachs. A tutaj jest troszkę słabo widać na tym ekranie, ale czytam. Natomiast obok są sponsorzy Parady Równości w Nowym Jorku. To jest tylko wycinek, tam jest bardzo długa lista, jak się przejdzie dalej. Jest Procter & Gamble, proszę jeszcze poprzednią, jest Unilever, jest HSBC, jeśli dobrze wiem, tak, jest AXA, więc bardzo duża, długa lista. Poproszę dalej. To jest z kolei Princeton, tu już troszeczkę będę przyspieszać, z firmy, która sprzedaje testy do chorób przenoszonych drogą płciową. Na górze jest jedno okienko, zwracam uwagę, 16 miliardów dolarów. To jest koszt roczny, który ponosi budżet USA, jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą płciową. I dalej poproszę.
To jest z kolei wycinek z raportu finansowego organizacji Planet Parenthood. Pracując nad filmem, to nic takiego, to zresztą, proszę Państwa, czeka też na tutaj apeluję do stacji telewizyjnych o zainteresowanie się jego emisją, tak jak zresztą ja osobiście przygotowałam taką tabelkę Excel z 50 filmami dokumentalnymi na temat rewolucji seksualnej i od ponad roku się próbuję dobić do różnych stacji telewizyjnych, które byłyby zainteresowani wyemitowaniem programu, które by te filmy dokumentalne, bo są zasoby naprawdę świetne na świecie, które by emitowały. Wracam do tego slajdu. Fragment raportu finansowego organizacji Planet Parenthood, budżet roczny blisko 500 milionów dolarów. Obok macie Państwo na czerwono kilka innych organizacji, które są większe niż Planet Parenthood w USA. Również zaglądałam tam do sprawozdań finansowych, do dokumentów podatkowych. To są organizacje, które operują budżetami naprawdę wielomiliardowymi. Poproszę dalej. Tutaj są dotacje, jeśli chodzi o tematykę LGBT, grant USA rocznie, źródła są na naszej stronie, wynoszą 120 milionów dolarów. ILGA Europe dostaje, ma budżet 3,17 miliona euro. ILGA World to są 2,5 miliona franków szwajcarskich. Polska organizacja KPH 3,2 miliony złotych. Część tych organizacji dostaje budżety wprost, ma zasilany budżet wprost z Komisji Europejskiej. Kolejny slajd. Tutaj macie Państwo na bazie takiego bardzo ciekawego artykułu, który się ukazał w Washington Times, który porównał zmiany prawne, które są wprowadzane i jednocześnie powiązał je z pewnym harmonogramem czasowym dotacji na ten sam cel szczegółowy z Fundacji Open Society George'a Sorosa, chociaż tych fundacji jest więcej, to są fundacje Billa Gatesów, Hewlett-Packard, także to nie tylko George Soros tutaj hojnie wspiera tego typu inicjatywy. Poproszę dalej. Tutaj jest książka, tutaj przechodzę do tego naszego głównego tematu, Gender Pact nowego człowieka. Książka, która ukazała się na przełomie lat 90. o tym, jak Ameryka pokona swoją nienawiść do gejów. To jest właściwie strategia PR. Wcześniej ukazała się trzy lata wcześniej w artykule, w książce poszerzono nieco tą strategię. Tutaj macie Państwo punkty z tego artykułu. Mówić o gejach i gejstwie tak głośno, tak jak tylko możliwe. Przedstawiać gejów jako ofiary, a nie agresywnych prowokatorów. Dać oręż do ręki obrońcom homoseksualistów. Dbać o dobry wizerunek medialny. Sprawić, aby to przeciwnicy wyglądali źle i pozyskiwać fundusze. To jest strategia, która została spisana, opublikowana. Poproszę dalej. I jeśli Państwo chcielibyście coś zapamiętać w tej prezentacji, to moja osobista prośba jest, żeby zapamiętać ten jeden slajd. Dlatego, że w Polsce my jeszcze nie odczuwamy tej presji, która jest już na Zachodzie obecna. Poza dwoma punktami, pierwszym za odmowę wykonania tortu i za toalety nie dla trans, to są akurat wyroki sądowe i orzeczono karę właśnie w takiej wysokości 1,3 miliona jenów w Japonii i 135 tysięcy dolarów w USA, to inne punkty to są kary przewidziane prawem. To jest prawo, które w większości już obowiązuje, tak? Które wprowadza cenzurę i kontrolę życia społecznego, kontrolę życia zwyczajnych obywateli. Poproszę dalej. I tu jest cała właściwie grupa slajdów z naszej zakładki seks-komunizm, ponieważ ja taką akurat nazwę proponuję, ona się odnosi do skutków. Nie będę może czytać tych wszystkich cytatów, bo jest ich sporo. Jeśli chodzi o szkoły, przewidziano indoktrynację w szkołach. Tutaj macie Państwo cytat i z Gramsciego, i z Marcusego, konkretne, bo mówi się po naszej stronie, bardzo często się formuje tezy, natomiast mało jest, myślę, takiego podparcia dokumentami, tak? Więc tutaj macie Państwo konkretne te cytaty. Przewidziano indoktrynację systemu edukacji. Poproszę dalej. Uniwersytety mają się stać kuźniami kontrkadr dla kontrinstytucji, tak? Mówi się o radykalnej indoktrynacji. System szkolnictwa, system sądownictwa mają być kuźnią właśnie tego nowego człowieka. Poproszę dalej. Marsz przez instytucje.
Rudi Dutschke, cytat z Counter Revolution and Revolt, takiej pracy Marcusego. Dowód skądś, że ten Marsz Francji Instytucji istnieje, że go opracowano. Dalej poproszę. Represywna tolerancja. Nie używajmy, proszę Państwa, tutaj mój apel, słowa dyskryminacja, bo jest to pojęcie, które zostało ukute na ograniczenie prawicy, ale słowo przemoc, jeśli już, które jest zdefiniowane w prawie, jest ścigane prawem. Jeśli ktoś rzeczywiście doznaje przemocy, to mamy ogólne narzędzia prawne, żeby takiemu człowiekowi pomóc, tak, wyegzekwować prawa. Natomiast dyskryminacja znaczy cokolwiek. Różne treści się pod to podpina, jak komu pasuje. Poproszę dalej. Likwidacja małżeństwa i rodziny w rozumieniu tradycyjnym. Również to się pojawia, tak? Macie znowu Państwo cytatę. Poproszę dalej. Przemoc. Ten projekt Nowego Człowieka dopuszcza użycie przemocy. Tutaj mamy cytaty głównie z manifestu gejów Karla Whitmana, manifestu Gay Liberation Front, czyli komunistycznych organizacji LGBT, bo były takie. Poproszę dalej. I tutaj właściwie taki slajd, który pokazuje powiązania ruchu LGBT wielowątkowe z ruchem komunistycznym. Były organizacje LGBT, które były wprost organizacjami komunistycznymi, macie tutaj Państwo je wymienione. Były postacie, które należały do partii komunistycznych i socjalistycznych. Dwóch pierwszych panów, Harry He i Jim Kempner, należy do trójcy ojców ruchu homoseksualnego w USA. Jednocześnie jeszcze z Davidem Tonstadem, oni założycielem NAMBLA, również byli propagatorami pedofilii. Peter Tatchell obecnie mówi o obaleniu takiego kapitalistycznego, tęczowego, queerowego ruchu, bo uważa, że jest coś więcej, należy dążyć do więcej. To jest człowiek, który należy do partii ekologicznej, do partii zielonych. Poproszę dalej, już tutaj kończymy. To jest zdjęcie, które jest symboliczne. Proszę, nie chcę go tutaj jakoś składać odpowiedzialności na prezydenta Obamę, natomiast ono przedstawia moment, gdzie prezydent Obama przekazuje Frankowi Kameny, który należał do organizacji Metashin Society, założonej przez Harry'ego Haya, członka partii komunistycznej USA. Tym piórem podpisał takie ustawę antydyskryminacyjną. I proszę Państwa, w tych organizacjach, które tam wspominałam, były zamieszczone na czerwono. Wśród sponsorów pojawiają się rządy państw, tak, rządy Holandii, rządy Kanady, rządy Niemiec, rząd Japonii, rząd Australii. Są wymienione nawet czasami kwoty, którymi te kraje wspierały tą agendę. Poproszę dalej. I to jest slajd podsumowujący. Moim zdaniem ta rewolucja seksualna ma bardzo wielu beneficjentów. To nie jest jedna grupa. Czy ci beneficjenci są również inspiratorami? Moim zdaniem na pewno część z nich wtórnie staje się inspiratorami. Tak? Podawam te dane, z ile kosztują kwestie powiązane z edukacją seksualną, tak? Z hasłami rewolucji seksualnej, hasłami nieograniczonej seksualności, czyli między innymi choroby przenoszone drogą płciową. Jakie to są koszty? Biznes farmaceutyczny tak naprawdę na tym świetnie zarabia. Tak? Sztuczna multiseksualność, która musi być sztucznie wspierana na wielu różnych etapach. Ale na pewno neomarksizm jest tą grupą, która była pierwowzorem inicjatorów, co nie oznacza, że na pewnym, że w tej chwili pełni główną rolę, bo myślę, że ta rewolucja czasami stawała się ewolucją, wystarczyło uruchomić pewne procesy. Ruch depopulacyjny jest bardzo wyraźny moim zdaniem. I co ważne, wiele instytucji tak naprawdę realizuje wątki, które są powiązane ze wszystkimi tymi elementami tej układanki. Tak? To są często te, tak jak Rutgers, który tutaj pokazywałam. To są instytucje, które realizują cele różnych tych gremiów. Więc mój apel jest następujący, już kończąc. Czy możemy to zatrzymać? Tak? Bo tu pewnie się też siedzę na fotelu pana redaktora Pospieszalskiego, który tutaj głosem mocnym apelował, żeby wdrożyć konkretne kroki. Moim zdaniem recepta jest tylko jedna, poza modlitwą. Tylko państwo polskie ma środki w tej chwili, żeby to zatrzymać. Dysproporcja jest tak olbrzymia, myślę, że państwo to widzieliście. Przepraszam, że te slajdy może tak były rozrzucone tematycznie, ale widzicie państwo, że to się wszystko wiąże ze sobą. Tylko państwo polskie, zważając na tą dysproporcję sił, ma możliwość, żeby to zatrzymać. W tej chwili polskie organizacje NGO prorodzinne
zderzają się na zasadzie właściciel koktajlu Mołotowa z dywizją pancerną. Tak? Myślę, że to na skala jest o wiele większa. I natomiast widzimy poza deklaracjami, bardzo się cieszymy, że one padają, wręcz katastrofalną bierność, na którą nie można sobie pozwolić. Są konkretne kroki, które można wykonać i można to zatrzymać tylko pod warunkiem, takie jest moje zdanie, jeśli się bardzo szybko wdroży bardzo dobrze przygotowaną strategię, bardzo wielowątkową, na bazie pewnej bardzo dokładnej diagnozy. I zrobi się to szybko, podkreślam. Jeśli nie, to ja jestem pesymistką, niestety. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że może długo. Dziękujemy bardzo za tak obszerne przedstawienie tematu. To ksiądz profesor Łortkiewicz jakby pokazał, ja przynajmniej to tak zrozumiałem w świecie symbolu, że to jabłko gender już dawno było wręczone w raju, tak by porównanie metaforyczne, czyli tej natury chrześcijańskiej człowieka, to do czego został powołany z tym projektem nowego człowieka według ideologii gender. I pani nam tutaj przedstawiła, jakie są wokół tego mechanizmy, ale ja bym chciał tutaj pana doktora Bernatowicza zapytać, bo ta antropologia chrześcijańska jakby przynajmniej w dyskusji ona się wyczerpuje. Ona się wyczerpuje w sytuacji, w której nie spotykamy człowieka niewierzącego, prawda? Czy jakby tu wypunktować projekt nowego człowieka w swej naturze? Jaki ten człowiek według gender ma być i jakby go porównać go jakby do czego innego niż chrześcijaństwo, żeby wskazać, że to jest niebezpieczne dla samego rozwoju człowieka? Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy odpowiem na pytanie tak zadane. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej konferencji. Tutaj usłyszeliśmy tak dużo znakomitych głosów, bardzo ciekawych, nakreślających wieloaspektowo problem i przed chwilą gender, ideologii tego pojęcia i wcześniej szerszego kontekstu zderzenia kulturowego czy wojny kulturowej. No gratuluję przede wszystkim tutaj panu posłowi inicjatywy, bo to jest znakomita naprawdę sprawa i to wielka rzecz, że udało się dzisiaj tylu wyśmienitych mówców, którzy do tej pory mówili, zgromadzić. Ja rozumiem, zostałem zaproszony trochę w roli przedstawiciela pewnego środowiska poznańskiego, które opublikowało książkę. Tak się składa, że tytuł tej książki jest zbieżny z tytułem panelu, w którym teraz uczestniczymy. Gender, projekt nowego człowieka. To jest książka, która całkiem świeża. Ona została wydana w 2020 roku przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, bardzo szacowną instytucję naukową poznańską z dużymi, długoletnimi tradycjami sięgającymi XIX wieku. Pod redakcją profesora Jacka Kowalskiego, doktora Witolda Miedziaka i pani Bogny Białeckiej. Natomiast ja też jestem, czuję się jako ojciec trochę tej publikacji i za chwilę o tym powiem. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że jestem jednym z autorów tekstów zamieszczonych w tym zbiorowym, bo to jest zbiorowa publikacja, zbiorowy tom kilkunastu tekstów badaczy, naukowców reprezentujących różne dziedziny, których ten temat gender połączył, przyjrzenie się temu tematowi gender połączyło. Powiem o powstaniu tej książki, bo ona zrodziła się jakby z trzech rzeczy. Z pierwszej to jest wolność uniwersytecka, poczucie wolności uniwersyteckiej. Druga rzecz to jest sceptycyzm i tutaj może trochę na temat tego pytania powiem, które pan prowadzący redaktor zadał. I trzecia kwestia to jest naiwność, bo to też jakby w tej publikacji czy w jej losach można odczytać. Pierwsza rzecz, wolność uniwersytecka. W 2013 roku miał miejsce wykład księdza profesora Pawła Bortkiewicza w Poznaniu. Wykład dotyczący gender jako zagrożenia dla człowieka i rodziny. I to, co się stało wokół tego wykładu, zanim jeszcze on się odbył, było no, przerażające. Dla mnie, jako wówczas pracownika naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i moich kolegów z Instytutu Historii Sztuki. Dlatego, że zanim wykład się odbył, miała miejsce nagonka naszych kolegów w sumie, czyli pracowników naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy chcieli ten wykład ocenzurować po prostu.
i nie byli to publicyści, nie byli to dziennikarze czy jacyś krewcy, ideolodzy, ale byli to ludzie z tytułami naukowymi, którzy protestowali w ogóle przeciwko temu, żeby ksiądz profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym, dodajmy, czyli to nie był Uniwersytet Adama Mickiewicza, zaprezentował swoje poglądy na ten temat. Na szczęście ten protest nie odniósł skutku tym razem. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego nie ugiął się, wykład się odbył, aczkolwiek z problemami była próba zakłócenia tego przez działaczy anarchistycznych wspieranych przez badaczy czy pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych naszego, mojego wówczas Uniwersytetu. Ta sytuacja była dla nas przerażająca, dlatego że nie przychodziło nam do głowy, że można nie dopuścić do, po pierwsze, nie dopuścić do wykładu, po drugie, nie podejmować merytorycznej dyskusji z wykładowcą, co oczywiście nie jest normą, tak? Nawet należy dopuszczać wykłady, które powiedzmy są kontrowersyjne, po to, żeby zbić argumentami tezy wykładowcy i w ten sposób jakby obalić jego twierdzenia. To jest normalny standard uniwersytecki, który dla nas wydawał się czymś oczywistym. No tak jednak się nie stało, nie udało się wykładu zatrzymać, próbowano go zerwać w bardzo brutalny sposób. Wykład się jednak mimo wszystko odbył. Ale my, mówię o sobie i moich kolegach z Instytutu Historii Sztuki, uznaliśmy, że nie możemy tego tak zostawić. Musimy coś z tym zrobić i tutaj jakby włącza się to drugie pojęcie sceptycyzmu. Główny zarzut wobec wykładu księdza profesora Pawła Bortkiewicza był taki, że posługuje się argumentami teologicznymi, a nie argumentami jakby wychodzącymi z nauk przyrodniczych czy nauk humanistycznych. Dobrze, postanowiliśmy zatem przygotować konferencję, na którą zaprosiliśmy badaczy posługujących się argumentami właśnie jakby, można powiedzieć, autonomicznymi wobec teologii, wobec wiary, wychodzącymi po prostu ze swoich dyscyplin naukowych, posługujących się metodologią własnej dyscypliny, próbujących odpowiedzieć na proste pytanie, czym jest gender. Czy rzeczywiście jest tak, że możemy mówić o tym pojęciu, już tak mówiąc bardzo skrótowo, jako pewnym konstrukcie płci kulturowo-społecznej, która jest oddzielona, jakby istotniejsza od tej płci biologicznej, czy tak nie jest? Czy płeć biologiczna, czy właśnie geny wpływają na zachowania człowieka, na jego tożsamość płciową? Kilka bardzo prostych pytań. Ale także postanowiliśmy zaprosić nie tylko genetyków, czy panią profesor, tu akurat mówię o pani profesor Annie Midro, która jest genetykiem, biologiem, ale też przedstawicieli nauk społecznych, żeby pokazali, jeżeli jest to projekt, który został wdrożony, jak on przebiegał, jakimi metodami, skąd pojęcia, którymi posługują się zwolennicy koncepcji gender. Gender studies funkcjonują jako studia interdyscyplinarne, ale głównie one wychodzą z pozycji nauk humanistycznych i właściwie gdybyśmy chcieli uchwycić ich metodologię, to one własnej metodologii nie mają. Zasadzają się na metodologiach różnych dyscyplin. Więc my wyszliśmy jakby z drugiej strony. Od badaczy, którzy z tytułami naukowymi, profesorów w większości, którzy stykają się w swojej praktyce badawczej właśnie jakby z tymi pojęciami, z tą problematyką, żeby próbowali ją odkryć, wyjaśnić klarownym naukowym językiem. I te teksty, ja nie będę omawiał tych tekstów, bo teksty mamy bardzo różne. Od właśnie tekstu pani profesor Aliny Midro z Białegostoku, która na poziomie genetyki opisuje, oczywiście dla biologów to jest oczywiste, że płeć jest determinowana na poziomie biologicznym, na poziomie genetycznym, nie tylko chodzi tutaj o organy płciowe, które można powiedzieć rozróżniają osobnika męskiego i żeńskiego, ale po prostu jest to też jakby kwestia tożsamości, która przejawia się także w jego rozwoju. Są teksty też
doktora Margasińskiego, psychologa, który bardzo ciekawe kalendarium gender wspólnie z psychologiem Bogną Białecką opisują, jakby rozwój, jak to pojęcie było wprowadzane i różne eksperymenty, które prowadziły do takiego stanu, jaki mamy dzisiaj, gdzie jest to pojęcie jest, można powiedzieć, w oficjalnych dokumentach różnych agent ONZ czy Unii Europejskiej. Jest artykuł pani profesor Lidii Banowskiej w ciekawy sposób mówiący o języku, którym się posługujemy. To jest znakomity tekst. Naprawdę o jego naukowości może świadczy to, że gdyby ktoś chciał przeprowadzić rewolucję na poziomie języka, może śmiało ten tekst przeczytać, bo on jest też, no, może to niebezpiecznie zabrzmi, ale pewnym instruktażem. To znaczy rzeczywiście on jakby pokazuje, jak skutecznie można zmieniać język, jak można wprowadzać pewne pojęcia, którymi my tutaj się posługujemy. Na przykład pojęcie orientacji seksualnej zamiast skłonności seksualnej. Co nie jest takie oczywiste, ale to pojęcie implikuje nowe znaczenia. Zmienia semantykę tego obszaru, o którym mówimy. Pojęcie równości i równouprawnienia. Mnóstwo bardzo ciekawych mechanizmów pokazujących, jak poprzez manipulacje językowe, tworzenie tak naprawdę nowego języka, tworzy się też nowy sposób myślenia. I tutaj pani już mówiła, moja poprzedniczka mówiła o dyskryminacji. No właśnie, to też jakby kwestia używania pewnych pojęć, które już pociągają za sobą pewne określone działania. Jest też tekst mówiący o koncepcji gender, jakby projekcie nowego człowieka z perspektywy filozoficznej. To jest tekst pana profesora Pańpucha z Lublina i tekst bardzo ciekawy pani doktor Natalii Zimniewicz o kwestiach ekonomicznych. To, o czym tutaj też była mowa, czyli w jaki sposób poprzez wpływ finansowy na media ta rewolucja, czy ten nowy język, czy pewne postawy są wdrażane i jakby ugruntowywane w społeczeństwie. Bardzo ciekawy tekst, on w gruncie rzeczy jest bardzo prosty, jego teza jest bardzo prosta, ale potwierdzona własnymi badaniami. Pani doktor Natalia Zimniewicz prowadziła bardzo ciekawe badania, które tutaj opisała właśnie na poziomie też ekonomicznym. Ona zajmuje się konfliktami interesów, bada jakby od tej strony rynki i w ciekawy sposób zaprezentowała swoje tezy. Więc przepraszam, jeśli mogę się tylko wtrącić, bo pamiętam liczbę. Oglądałam wykład właśnie z promocji tej książki. Pani doktor Natalia Zimniewicz obliczyła, że 22% udziału w polskim rynku reklamowym mają firmy, które zajmują się właściwie, są jakoś powiązane z taką promocją permisywnej seksualności. To znaczy, sposób czerpią z tego zyski? To znaczy, nie chodzi o to, że to jest ich główna działalność, ale jakby zależy im na tym, żeby przynajmniej unikać, jeżeli już nie promować właśnie taki permisywizm na łamach mediów, z powodów finansowych po prostu. To jest w tej książce, ona jest 2014, tekst wygłoszony w 2014 roku, teraz dopiero wydany niestety, jest mowa o 13%, ale badania są aktualizowane i teraz jakby ten procent się zwiększył. Czyli ten nasz sceptycyzm doprowadził do tego, że udało się badaczy zebrać. Ja nie mówię, że to są wszyscy badacze, badaczy jest o wiele więcej. My działaliśmy trochę też jakby skromnymi własnymi środkami i udało nam się tą konferencję zorganizować. I teraz jakby trzecie pojęcie to jest naiwność, bo nam się wydawało, że skoro zrobimy taką konferencję, a potem właśnie wydamy ten tom, operując językiem nauki, tak? To znaczy można wszystko przeczytać, można poddać weryfikacji, a nawet trzeba, tak? Bo wtedy nauka się rozwija, jeżeli pewne tezy, pewne badania zostaną sprawdzone, wytknięte błędy, bo w każdym tekście są jakieś błędy, niedociągnięcia i zacznie się naukowa dyskusja. No to było naiwne, bo nic takiego się nie zdarzyło. Więcej, w ubiegłym tygodniu odbyła się promocja tej książki w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, i reakcją
no jest po prostu drwina. Nie ma, mnóstwo hejtu się wylało, że tak powiem, w internecie. Gazeta Wyborcza też się zdążyła wypowiedzieć. Nie ma tam żadnych rzeczowych argumentów. Po prostu jest to tylko wyciąganie pewnych słów z kontekstu, pewnych zwrotów. No po prostu ewidentna manipulacja, brak, obśmianie, wydrwienie, unieważnienie. Natomiast brak jest podejścia takiego, jak nauka tego by wymagała, aby po prostu wypunktować i podjąć rzeczową dyskusję. I na koniec jeszcze chciałbym, żeby tylko nie omawiać tej książki tak dookoła, ale też trochę wejść w jej tematykę. Chciałbym pewien wątek z tej książki przywołać tutaj i nawet przeczytać fragment, który zostałem zainspirowany przez wypowiedź posła Gduli, który powiedział w jednym z poprzednich paneli, że współcześni konserwatyści, prawicowcy zachowują się jak właśnie te ruchy wolnościowe z lat 60. 68. roku, w znaczeniu takim, że są transgresywni, chcą burzyć. Czyli porównał, jakby o 180 stopni właściwie odwrócił znaczenia. Więc chciałbym przywołać kontekst lat 60., 68 rok, 67-68 rok, rewolucję kulturową, rewolucję seksualną. Ten tekst, to zagadnienie jest omawiane w tekście profesora Jerzego Kaczmarka, socjologa z Uniwersytetu Poznańskiego, który skupia się na komunach, które wówczas powstawały w Niemczech. Na kilku komunach, gdzie wdrażano różne pomysły właśnie też jakby związane z taką równością seksualną, z eksperymentami seksualnymi. I komunę Zwei, która powstała w 67 roku w Berlinie Zachodnim, tam jakby te eksperymenty były szczególnie takie dobitne, dlatego że w tej komunie też były dzieci i te dzieci też jakby były przedmiotem właśnie próby takiego nowego laboratoryjnego wychowania, pozbawienia właśnie wstydu, jakby nakłaniania do otwartości na polu seksualności. Dwójka dzieci, chłopiec i dziewczynka, kilkuletnie, Nesim i Grisza. Ich zachowania były i gry takie, można powiedzieć, gry seksualne, tak, które wówczas prowokowano, zostały opisane w czasopiśmie Kurzbuch, który, jak pisze profesor Kaczmarek, był ważnym punktem odniesienia dla niemieckiego ruchu protestu młodzieży. Może tutaj przytoczę, bo to warto przytoczyć rodzaj zabaw, które tam były pod okiem dorosłej osoby, właśnie proponowane tym dzieciom. Wieczór. Dzieci leżą w łóżku. Głaszczę Nessima. Głaszczę przy tym także jego penisa. Grisza. Dziewczynka. Ja też chciałabym mieć penisa. Usiłuję jej powiedzieć, że ma przecież waginę, którą może głaskać. Powiedziałem, Grisza, przecież możesz mieć penisa Nessima. Przecież możesz głaskać jego penisa. Grisza przystaje na to natychmiast i chce głaskać penisa Nessima. Nessim zgadza się, chce jednak za to głaskać waginę Griszy. Grisza głaszczy delikatnie jednym palcem penisa Nessima. Nessim zaś tak samo czule waginę Griszy. Oboje potem usiłują spółkować. To są dzieci w wieku 3-letnia dziewczynka, 4-letni chłopiec. Można powiedzieć, no dreszcz przechodzi, tak? Jeżeli większość z nas pewnie ma dzieci, a nawet jak ktoś nie ma, to też był dzieckiem i wie, jak to wygląda. Jest to po prostu przerażające. Jest to komuna, tak? Ktoś może powiedzieć, no to są jakieś marginesy. To są marginesy. To działo się gdzieś w jakimś zamkniętym miejscu, patologia, która potem nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość. Konkluzja tekstu jest taka, że wiele z tych, tu słyszeliśmy, że te doświadczenia, te eksperymenty były publikowane, to nie są zamknięte świadectwa danych osób, tylko po prostu
przełożone na publikacje, które krążyły wówczas wśród środowisk młodzieżowych. Jak konkluduje profesor Jerzy Kaczmarek, wiele osób z tego pokolenia potem jakby weszło w środowiska uniwersyteckie, środowiska mediów i można powiedzieć siłą rzeczy pewne eksperymenty czy pewne nastawienie jakby, czy nawet brak pewnych granic został w jakiś sposób przeniesiony w te sfery. Ale tutaj do jeszcze jednego tekstu chciałbym się odwołać. Jest to tekst pana Zbigniewa Barcińskiego ze Stowarzyszenia Pedagogów Natan z Lublina. Tekst pod tytułem Ideał wychowawczy standardów edukacji seksualnej w Europie, który pan Barciński bierze na warsztat i analizuje te słynne standardy seksualne Światowej Organizacji Zdrowia, które no właśnie, też jakby zostały poddane krytyce przez środowiska konserwatywne, prawicowe, ale myślę, że przez każdego zdroworozsądkowego człowieka. Panie doktorze, jakbyśmy mogli tak treściwie... Już, tak, ale to są ważne rzeczy, żeby dojść do puenty. Tak. I tutaj pojawiają się, można powiedzieć, mając jeszcze w uszach ten cytat z Komuny, tak, z pewnego marginesu, czytamy, tak, w wiek 0-4, tak, do 4 lat. Radość i przyjemność dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa. To jest temat ogólny z kategorii informacje, wiedza. To są zalecenia właśnie Światowej Organizacji Zdrowia, czyli dokument, który jest oficjalny, to nie jest dokument wyprodukowany przez jakiś margines. Dokument oficjalny, sygnowany, agenda bodajże niemiecka jest tutaj, upublikowała właśnie te standardy. I teraz tak, sceptycyzm. No można powiedzieć, że to jest coś takiego, co się nie mieści w głowie. Jeżeli wielu osobom mówi się to takim, którzy nie uczestniczą, nie sięgają do tego typu opracowań, że to jest po prostu wyssane z palca, tak? Dobrze, spróbujmy zapytać o wytłumaczenie, bo pojawiło się grono oczywiście obrońców tego, którzy wskazują, że tutaj cytuję jeden tylko tekst opublikowany przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obrona jest taka, że mówimy tutaj o wiedzy, tak? Mówimy o wiedzy, a więc nie można tego traktować jako nauczanie umiejętności, bo jak każdy pedagog wie, mamy efekty nauczania w postaci wiedzy, umiejętności i postawy. Więc tutaj mówimy o wiedzy, więc nie możemy mówić, że to jest nauczanie pewnych umiejętności, tylko mówimy o czterolatku. W jaki sposób inny można czterolatkowi przekazać abstrakcyjną wiedzę niż poprzez prezentację? Jeżeli ktoś zna koncepcję rozwoju poznawczego Jeana Piageta, akurat ja znam i dlatego krytycznie do tego podchodzę, to wie, że to jest absurd. Na tym etapie rozwojowym inaczej niż pokazując, niż prezentując, niż też jakby skłaniając do pewnego naśladownictwa, wiedzy przekazać nie można, więc to jest fakt. To są twarde fakty. No i właściwie to tyle, żeby tak zakończyć. Miałbym a propos tego, co pan poseł Gdula mówił, że tutaj my, to znaczy mówię o prawicy, szeroko rozumianych konserwatystach, próbują nawiązywać do 68 roku poprzez transgresję. Jaka transgresja się dokonywała w 68 roku? Na podstawie tego cytatu widać. I jakie są skutki tej transgresji dzisiaj? To na podstawie standardów WHO też dokładnie widać, więc jeżeli ktoś, jak pan poseł, w bezczelny sposób odwraca te znaczenia, to właściwie naiwnością byłoby oczekiwać jakiejś rzetelnej dyskusji. Tak? Tutaj musimy, już zupełnie kończę, to musimy jakiś rzeczywiście inny sposób działania wypracować, bo rozmawiać czy dialogować nie da się z kimś, kto odwraca pojęcia o 180 stopni. Dziękuję panie doktorze. Tak jak właściwie pytałem, chrześcijaństwo jest odpowiedzią na wiele rzeczy, ale też widać, jak pan tutaj powiedział w swojej pierwszej części wypowiedzi, że obiektywne szkiełko naukowe z jakiejkolwiek dziedziny przyłożone do tego projektu Nowego Człowieka Gender nie zostawia suchej nitki jakby na tym projekcie, pokazuje, że to jest kłamstwo. Ale poruszył pan też kolejny temat ważny, z którym chciałbym przejść do pana tutaj Grzegorza Strzemeckiego, odnośnie
kto jest najbardziej narażony na projekt nowego człowieka, jeśli chodzi o działalność gender, pana zdaniem? Pan w swojej książce Gender, ideologia państwowa Rzeczpospolitej opisał taki eksperyment doktora Moneya, też właśnie na dzieciach, który już odbywał się kilkadziesiąt lat temu. Jakby pan w tym kontekście mógł trochę powiedzieć, kto jest najbardziej w pierwszej kolejności narażony na projekt nowego człowieka i dlaczego właśnie te osoby? Na wstępie chciałem oczywiście też podziękować panu posłowi za zaproszenie na konferencję, tak znakomitą. I tak, może próbując odpowiedzieć na to pytanie, jeszcze nawiążę do pana wypowiedzi, bo tak mi od razu przypomniał się cytat z Wilhelma Reicha, że rewolucyjne kształtowanie dziecka wymaga obudzenia jego, czy pobudzenia jego biologicznej, seksualnej aktywności. I to jest jakby punkt wyjścia, sposób myślenia, prawda? I jeszcze nawiązując do tej obrony, ja też się zetknąłem z obroną, czy próbami obrony standardów edukacji seksualnej według WHO, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że tam w tytule, czy wśród wydawców jest nie tylko WHO, ale BZGA, czy BZGA, takie Biuro Edukacji Zdrowotnej Niemieckiej. I ono wskazuje, że tu nie ma żadnej pomyłki, bo w 2007 roku to biuro wypuściło w masowym nakładzie książeczki Ciało, Miłość, Zabawa w Doktora, gdzie wręcz zalecano, były takie zdania, mówię z pamięci, że ojcowie poświęcają zbyt mało czasu waginom swoich córek i generalnie zachęcały do wymiany pieszczot seksualnych rodziców z dziećmi, czyli w obu płci, więc to był taki konglomerat homoseksualnej, kazirodczej pedofilii, żeby to tak próbować objąć, prawda? Ale wszystkie inne kombinacje były dopuszczalne. Więc tłumaczenie, że tutaj o coś innego chodziło, bo też się z tym spotkałem akurat u pana doktora Lwa Starowicza, który mówił, że to źle zostało przetłumaczone, co jest w ogóle dowcipne. Także nie ma o tym mowy. Więc widać, że no tak, jest oczywiste, że najbardziej narażone są dzieci, prawda? To tak jak tutaj pan powiedział o tej historii bliźniaków Reimer czy Reimer, których właśnie nie wiem jak z angielska czytać to, z których jeden został no, bodajże przy próbie obrzezana, pozbawiony części penisa i potem doktor John Money czy Money zadeklarował, że on go przerobi na dziewczynkę, prawda? Metodami psychologii plus jeszcze farmakologia i, no i dokończenie dzieła, że tak powiem, chirurgicznie, prawda? I tak jak wielu dzieciom czy ludziom można namieszać płci, no bo rzeczywiście ona bywa, to odczucie płci bywa plastyczne, akurat ten przypadek się nie dał i opór spowodował, że on w wieku kilkunastu lat w ogóle był nieszczęśliwy, protestował przeciwko tym zabiegom. Te zabiegi tego Johna Moneya były no, makabryczne, bo to było cały czas właśnie molestowanie seksualne obu bliźniaków. W każdym razie tak im namieszał, że skończyło się to samobójstwem obu tych bliźniaków już w wieku dorosłym. Także to jest taka, ja rzeczywiście przytaczałem to jako taki pierwszy eksperyment spektakularny i ponury gender, zastosowania, prawda? Zresztą przypisuje się pojęcie gender Johnowi Moneyowi, chociaż nie wiem, czy to tak dokładnie jest, ale to już jest inna historia. Przepraszam, natomiast można by powiedzieć, że to jest projekt nowego człowieka gender na określonym przypadku pokazany, jak się kończy taki projekt, tak, prawda? Dokładnie tak. Natomiast jeszcze, żeby, bo tu znalazłem się w takiej sytuacji trochę jak pan Pospieszalski, że tutaj różne wątki, oprócz mojej jakiejś tam koncepcji wypowiedzi, różne wątki mnie dotknęły, ale żeby podkreślić tą wagę tego nowego człowieka i trochę nawiązać do poprzedniej dyskusji, bo tam się pojawił taki wątek, że co właściwie jest najważniejsze. Ja z takim swoim
swoim ścisłym umysłem, a powiedziałem, no trudno powiedzieć, co jest najważniejsze, możemy sobie wyliczyć listę parametrów i przed każdym parametrem dać jakiś współczynnik i mówić, że każdy jakoś tam waży. I ta suma decyduje, a trudno powiedzieć, co jest najważniejsze, bo one wszystkie są współzależne. Ale możemy po leninowsku powiedzieć, że o wszystkim decydują kadry, czyli najważniejszy jest człowiek. Czyli wracamy do naszego panelu. I teraz, co w tym nowym człowieku jest takie ważne. Ja, ponieważ tu już dużo zostało powiedziane o tych kwestiach płciowości, to ja bym chciał zwrócić uwagę na trochę inną kwestię, którą notabene ksiądz profesor poruszył. Mianowicie, kiedy spróbowałem, czy studiowałem Herberta Marcusego, którego nazwisko tutaj padło, a myślę, że za mało się o nim mówi, i ten esej Tolerancja represywna, sięgnąłem też do jego wcześniejszej książki, w której znalazłem jedno zdanie, które moim zdaniem definiuje tego nowego człowieka w sposób już niezależny od seksualności. Mianowicie to jest takie zdanie, które mówi, że ono właściwie trochę, właściwie nie jest, myśl nie jest nowa w marksizmie, ale tak jasno powiedziane, to nie wiem, czy gdzieś padło, no nie jestem aż tak rozeznany w tym. Mianowicie on mówi coś takiego, że dialektyka, logika dialektyki, i tak naprawdę ma na myśli dialektykę marksistowską, bo to trzeba logikę tutaj wziąć w cudzysłów, unieważnia albo anuluje abstrakcję logiki formalnej, filozofię transcendentalną i bezpośrednie doświadczenie. Ja się nie będę zajmował filozofią transcendentalną, ale bliskie mi są, jako temu umysłowi ścisłemu, logika, więc logika formalna to jest po prostu logika, tylko zapisana w języku formalnym matematyki. Bezpośrednie doświadczenie to są po prostu fakty. I co pan Marcuse powiedział nam? Powiedział nam, że dialektyka unieważnia logikę i fakty. I tak naprawdę, kiedy ja patrzę na tego nowego człowieka w takiej szerszej perspektywie, to jest właśnie człowiek, który jest pozbawiony logiki i faktów, a kieruje się dialektyką marksistowską. Co to znaczy, że kieruje się logiką marksistowską? To znaczy, że wszystko widzi w postaci takich dychotomii, przeciwieństw, wsteczne, postępowe, i oczywiście postępowe to jest to, co zasługuje na poparcie, to, co jest wsteczne, zasługuje na potępienie i zwalczanie. Oczywiście ktoś tam decyduje, co zostaje mianowane na wsteczne i postępowe, ale jak już zadecyduje, to cała para idzie w to, żeby to niszczyć. I my to widzimy wszędzie. Czy to widzimy w Polsce, kiedy kto jest mianowany jako wsteczny? No oczywiście Zjednoczona Prawica albo wszystkie środowiska tradycyjne. Wyłącza się wtedy racjonalność, tylko po prostu się wali jak w bębę. No oczywiście możemy podać przykład Ameryki Trumpa czy Berlusconiego we Włoszech. Przepraszam, uciekło mi nazwisko, skleroza, ale z Ligi Północnej. Salviniego we Włoszech, tak? I to są... I przy czym to obejmuje wszystkie obszary, prawda? Bo tak się składa, że ja tak no, też śledziłem w swojej takiej publicystycznej drodze, bo ja od niedawna się zajmuję publicystyką, ale szczególnie mnie interesowały różne przykłady właśnie tak zwanych pożytecznych idiotów. I to okazuje się, że ten mechanizm wyłączania logiki i faktów, a kierowania się dialektyką, jest oczywiście starszy niż Marcuse, bo ci pożyteczni idioci też tak się tym kierowali. I to bywały największe umysły. Ja pamiętam, znalazłem gdzieś opis sytuacji, kiedy nobliści z fizyki, ludzie tytany racjonalności, wyłączali zupełnie swoją wiedzę fizyczną, jakby i na poziomie z własnych kompetencji, bo już nie chodzi o to, że oni gdzieś tam w jakiejś sferze politycznej popełniali jakieś pomyłki. Nie, na poziomie swoich kompetencji mylili się gruntownie i zaprzeczali oczywistym faktom tylko dlatego, że sobie ustawili, że coś jest postępowe i trzeba to popierać, a coś jest wsteczne, to nie. Wracając do tego nowego człowieka, czemu to ma służyć, albo co to oznacza.
To oznacza wyprodukowanie czy stworzenie człowieka, bo to jest powszechny mechanizm, który właściwie nie jest w stanie się obronić, jest takim absolutnie bezwolnym mechanizmem. I to na poziomie no, takim, których on jakby nawet na poziomie dbania o swoje własne najżywotniejsze interesy. Znowu możemy tutaj przytoczyć przykład Polski, jakichś poszczególnych działań, możemy przytoczyć, to jest i to niestety jest. Dlaczego to jest taka rzecz kluczowa? Bo i dlaczego powiedziałem, że o wszystkim decydują kadry? Ponieważ to się przekłada no, w sposób oczywisty na naszą rzeczywistość. Co by nie było, jeszcze żyjemy w społeczeństwie formalnie demokratycznym. Jeśli ludzie nie potrafią racjonalnie oceniać rzeczywistości, to są zdolni do działań zupełnie przeciw własnym, znaczy nie tylko własnym, ale i naszym interesom, bo to jest ważne i dla nas, ponieważ no, demokracja to jest taki autobus, w którym o kierunku jazdy decyduje głosowanie. Jeśli cała publiczność, wszyscy pasażerowie w autobusu, czy większość zagłosuje, że mamy jechać w przepaść, to niestety wszyscy jedziemy w przepaść i, no, i tylko niewielu może się udać wyskoczyć, a być może nikomu, prawda? Także to jest super ważna sprawa. I teraz, co z takim, no jeszcze, można jeszcze taki dać przykład takiej irracjonalności samobójczej, marksistowskiej, to była rewolucja kulturalna w Chinach, prawda, kiedy Mao Zedong napuścił młodzież na nie tylko całą tradycję materialną i duchową, ale on miał w tym konkretny, racjonalny zamysł, bo on, ponieważ miał słabą pozycję, chciał wykosić przeciwne mu kadry partyjne. I ci młodzi wykonali to zadanie, dokonali nieprawdopodobnych spustoszeń, ale potem sami stali się tego ofiarą. I właśnie dlatego, że po prostu w ogóle nie byli w stanie w tej swojej irracjonalności dialektycznej posługiwać się rozumem. Ciekawe, i warto na to zwrócić uwagę, że w całym tym szaleństwie rewolucji kulturalnej była jedna osoba, która zachowywała się racjonalnie. To był oczywiście Mao Zedong, bo z punktu widzenia własnego interesu on przeprowadził trzecią rewolucję, zachował władzę, umarł spokojnie we własnym łóżku, pozostając największym zbrodniarzem w historii chyba. Tak to chyba te rachunki wyglądają. I teraz co można z takim człowiekiem pozbawionym racjonalności zrobić. Powiedziałem, że za mało się tutaj mówi o Herbercie Marcuse, to może pokażę, jak Herbert Marcuse zaprojektował świat, nasz świat, w którym żyjemy. Właśnie w tym eseju wspomnianym przez Agnieszkę tolerancja represywna, tylko przypominam, że tolerancja represywna jest mylnym pojęciem. Tak naprawdę to, co ma nas represjonować, to jest tolerancja wyzwalająca, bo tutaj mamy do czynienia z, no właśnie z manipulacją semantyczną, o których tutaj już znowu była mowa, prawda? Tu te wątki różno się zbierają i dlatego tak chcę te parę punktów powiedzieć, bo ponieważ one odpowiadają na cały szereg kwestii, które się pojawiały i tutaj, i w tej dyskusji poprzedzającej. Kiedy ja słucham takich dyskusji, to mi się co chwila zapala takie światełko. O, Herbert Marcuse, Marcuse, Marcuse. Więc tak, przede wszystkim Herbert Marcuse zaczyna od stwierdzenia, że tolerancja jest celem samym w sobie. To jest rok 1965 i wiemy, że następne dziesięciolecia były pod znakiem słowa tolerancja. To już nam pokazuje, że coś tutaj jest ważnego na rzeczy. Ale zaraz potem pojawiają się zdania, w których jest mowa o tym, że właściwie które ja kiedyś na początku pominąłem, dopiero później zdałem sobie z ich siły. Mianowicie tam jest mowa o tym, że właśnie odwróceniu biegunów dobra i zła, że trzeba poddać nietolerancji polityki, postawy i opinie, obowiązujące polityki, postawy i opinie. Proszę Państwa, skoro jest rok 1965, to jakie polityki, postawy, opinie są obowiązujące? Ano te, które dla tego społeczeństwa są cenne, wartościowe i chronią to wszystko, co ludzkość uważa za wartościowe. I to Marcuse każe poddać nietolerancji. Natomiast tolerancji każe poddać polityki, postawy i opinie zakazane lub tłumione. Czyli te,
które tamte społeczeństwo, jeszcze normalne, uważało za niebezpieczne. Więc to właśnie, nie wiem, czy się zgodzicie Państwo, właśnie coraz bardziej jest wykonywane. Pomijam sposób, w jaki do tego, jaki to zostało osiągnięte. I wprowadził on pojęcie właśnie tych dwóch tolerancji. Ciekawe, znowu, nieprawdopodobną semantyczną manipulację. Stwierdził na początek, że w liberalnych społeczeństwach Anglii i Stanów Zjednoczonych właściwie wszyscy mają prawo dyskutować i wszystkie głosy mogą się pojawić, o ile nie przekroczą, no, nie wkroczą do sfery czynów czy jakichś działań fizycznie wywrotowych, prawda? I ciekawe, że on to nazwał tolerancją represywną, ponieważ ona utrwala istniejący porządek, taka tolerancja. Ponieważ każdy może się wygadać, jest wolność i w tym momencie okazuje się, że to, a utrwalanie tego porządku jest przeciwko rewolucji, która, no, jak rozumiem, jest pojęciem nadrzędnym nad wszystkim. Nie żadne dobro, prawda, sprawiedliwość, tylko rewolucja, wywrócenie wszystkiego do góry nogami. I teraz jak... Natomiast proponuję wprowadzenie tolerancji wyzwalającej. I ta tolerancja wyzwalająca, uwaga, ma polegać na nietolerancji wobec postaw czy organizacji, powiedziałem wprowadzenie nietolerancji wobec postaw organizacji prawicowych i tolerancji wobec organizacji lewicowych. To jest powiedziane wprost. On to nazywa tolerancją, dyskryminującą tolerancją. Mało tego, pojawia się tam wspaniałe pojęcie, zupełnie rewelacyjne, mianowicie on to nazywa polityką nierównego traktowania. Proszę Państwa, nasza obecna polityka wprowadzona, nasza, unijna i polska polityka równego traktowania nie jest niczym innym, tylko właśnie polityką nierównego traktowania, tą markuzowską polityką, tylko otrzymała nazwę zakłamującą. To są te manipulacje semantyczne, które sprawiają, że my jesteśmy w ogóle w stanie to tolerować. Gdyby ktoś tę politykę nazwał po imieniu, to oczywiście wszyscy by się oburzyli, to by nie przeszło. Natomiast wprowadzono politykę nierównego traktowania, dokładnie według projektu Marcusego, ale nazwano ją opacznie. I w związku z tym ona od dziesiątków lat funkcjonuje. Na tym fundamencie neomarksistowskim Marcusego funkcjonuje Unia Europejska, ale przecież to samo mamy w Stanach Zjednoczonych, prawda? Jakbyśmy tam oczywiście, już tak kończymy. Pomału... Tam mamy wprowadzone jeszcze w ramach tej odwróconej tolerancji jest powiedziane o restrykcjach na badania naukowe i edukację, także też to tutaj a propos pana głosu. No i oczywiście semantyczne manipulacje, to znaczy tam jest stwierdzone coś takiego, że już teraz nie potrafię cytatu użyć, ale że pod panowaniem burżuazyjnych mediów zostają narzucone pewne pojęcia, mianowicie, że zło i dobro, prawda i fałsz są predefiniowane. Czyli po prostu stałe znaczenie takich pojęć jak prawda i fałsz, dobro i zło jest niedopuszczalne. Trzeba to rozmyć, trzeba to rozbić, rozchwiać i to się właśnie dzieje. To się właśnie dzieje. Już kończę. I pada jeszcze na koniec pytanie, kto ma zatem decydować. A, jeszcze jedno, proszę zwrócić uwagę, że ktoś, kto ma taką władzę semantyczną o znaczeniu słów, ma władzę absolutną, ponieważ on może po prostu, nie wiem, nas zabić i powiedzieć, że nas wskrzesił, prawda? Wszystko, nazywa wszystko tak, jak chce, prawda? Więc pada pytanie retoryczne, on sam się pyta, kto ma decydować o tych wszystkich rozróżnieniach, o tych wszystkich znaczeniach? Jest taka odpowiedź tajemnicza, ludzie rozumni, a to daje polskie tłumaczenie. Więc mają rządzić nami jacyś ludzie rozumni. Natomiast proszę zwrócić uwagę, a ostatni punkt, zapomniałem jedno, że narzędziem do przeprowadzenia tej rewolucji jest specyficzne środowisko. Mianowicie trzeba wspomóc małe, prześladowane mniejszości, bo ich istnienie jest ważniejsze niż ta prześladująca je większość. I tą większość za to, że ona rzekomo prześladuje mniejszości, trzeba pozbawić praw obywatelskich. Tak dokładnie jest powiedziane. Pozbawienie praw obywatelskich to jest oczywiście także prawa do władzy,
czyli po prostu jest to projekt obalenia demokracji i ten projekt jest właśnie realizowany. Dziękuję bardzo. Ale także obalenia kapitalizmu. To Markuza o tym wprost mówi. Rozcywilizacja. Staram się ograniczać. Wielu, znaczy tam może mniej, ale w innych tak. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj wiele wątków wyczerpaliśmy. Przyjrzeliśmy się temu projektowi Nowego Człowieka według ideologii gender, gdzie w oparciu o kłamstwo, o powołaniu, o przeznaczeniu, o losie człowieka jest wszystko budowane, jak tutaj ksiądz profesor Bortkiewicz zaczął. Może tylko w jednym zdaniu jeszcze, jakby ksiądz Bortkiewicz podsumował tylko jedną rzecz. Tak naprawdę rodzi się pytanie, po co taki człowiek? Po co taki człowiek według nowego projektu, taki zdemolowany seksualnie, taki zdemolowany emocjonalnie, taki zdemolowany psychicznie, odwrócony po prostu duchowo w każdym celu? Po co taki człowiek? To może zabrzmi paradoksalnie, ale myślę, że bardzo logicznie i sensownie. Dla wyniszczenia człowieka i dla wyniszczenia gatunku ludzkiego, co było zresztą tutaj pokazywane, że właśnie zmierzamy ku jakiejś ogromnej depopulacji i po prostu projekt irracjonalny jest projektem bez przyszłości, bez nadziei. To jest jedna rzecz. Ja chciałbym jeszcze tylko może zwrócić uwagę, podsumowując, jeżeli mogę, tak w trzech dosłownie punktach. Chciałbym rzeczywiście zwrócić uwagę na tę rolę rewolucji semantycznej, bo to jest rzecz ogromnie znacząca i ogromnie ważna. Mnie na przykład irytuje samo pojęcie, przepraszam, nie osoby, ale samo pojęcie osoby LGBT pisane jeszcze dużą literą, bo tak jak nie znam osób C2H2O5, tylko znam osoby po prostu będące dotknięte chorobą alkoholową albo po prostu alkoholikami, tak samo uważam, że nie ma osób LGBT, tylko są osoby o zaburzeniach orientacji seksualnej czy seksualności. I samo już to pojęcie jest po prostu na tyle enigmatyczne i zarazem mylące, że po prostu utrudnia racjonalne jakieś podejście. Sprawa druga, to jeszcze w nawiązaniu do głosu pana posła Pawła Kowala, który przyznam szczerze, że obok pana posła Gduli bardzo mnie jakoś rozsierdził swoją wypowiedzią, przepraszam za to określenie, ale absolutnie się nie zgadzam z tym, że nie ma rewolucji. My tutaj no, nie będziemy się przekonywać co do rzeczy oczywistej. My widzimy, że ta rewolucja po prostu jest i należy odróżnić rewolucję od ewolucji. To, że się zmieniają pewne formy życia rodzinnego i społecznego, to jest jedna rzeczywistość i z tym się oczywiście liczymy i godzimy, bo to jest pewien proces historyczny, ale czymś innym jest rewolucja, która usiłuje nam właśnie wprowadzić zamiast małżeństwa związki homoseksualne, polimorficzne i poliamorie, prawda? To już jest ogromna rewolucja w rozumieniu człowieka i struktur społecznych. I trzecia sprawa, że w obliczu właśnie tak zmanipulowanych pojęć, które ogromnie oddziałują na naszą rzeczywistość. W obliczu tak zmasowanej rewolucji, która się dokonuje i która nie może być w żaden sposób banalizowana, bo to jest grzech śmiertelny, jeżeli będziemy ją banalizować. Pojawia się rzeczywiście ten postulat niezwykle ważny mobilizacji wszelkich możliwych sposobów, ale przede wszystkim z pomocą państwa, dlatego że wszelkie działania społeczne, wszelkie działania, pan dyrektor, pan doktor przedstawiał znakomitą monografię, która jest potrzebna, ale proszę zauważyć, z jaką reakcją ona się spotyka. Z reakcją po prostu drwiny, ignorancji, przemilczenia przez pewne środowiska. My tworzymy swoje publikacje, my i będziemy je tworzyć nadal, prawda? Natomiast bez zablokowania pewnych ustaw prawnych, bez zablokowania oddziaływania tych wadliwych ustaw prawnych w parlamencie, bez reformy uniwersytetów, bez rzetelnej informacji w mediach, a to wszystko wymaga pomocy i subwencji państwa, my po prostu tej rewolucji nie dokonamy. Jeżeli można przyłączyć się do wcześniej skierowanego apelu, to całym sercem się pod tym podpisuję, że wierzę, że jest szansa przezwyciężenia tej opresji, która nas dotyka, ale jest to szansa, w której musimy zmobilizować wszystkie siły z wielką, wydatną pomocą instytucji państwowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu za tą rozmowę. Już jesteśmy trochę ponad czasem, jak to mówi mój kolega dr Przemysław Przybylski, który się też tym tematem bardzo długo zajmuje. Nie stawiamy kropki, stawiamy przecinek i mam nadzieję, że będziemy częściej spotykać się w takim gronie o takich poważnych sprawach rozmawiać. Dziękuję.